Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale, widzowie. Dzisiaj, jak wiecie, musimy kontynuować naszą porażkę poprzedniego odcinka, która nazywa się Brak Zielonych. Tak, oczywiście, okradziono mnie. Uwaga, skontaktowałem się z innymi osobami na Palionowie i okazuje się, że nie tylko mnie. Okazuje się, że więcej osób zostało okradzione, więc ja w tym momencie, widzowie, jako, no nie stróż prawa, bo ja jakby stróżem prawa nie jestem, ale znam osobę, która kiedyś była i ona mi oczywiście dzisiaj pomoże. Ja się mówiłem z bzykiem dzisiaj, ponieważ razem zrobimy pułapkę na wielkiego złodzieja. Nie wiem totalnie, kto nas okradł i kto tutaj za tym wszystkim stoi, ale my oczywiście zrobimy pułapeczkę i złapiemy go idealnie. Ja już się, widzowie, na to przygotowałem troszkę, jak widzicie. Patrzcie, mam pistolety, mam tutaj jakąś ramkę i tak dalej. Zrobimy z tego jakiś mechanizm ciekawy, który mam nadzieję, że nam posłuży do tego, żeby złapać jak najszybciej tego, który nam, że tak powiem, kradnie to, co najcenniejsze, czyli oczywiście zielone, robię sobie zielone. Dobrze, lecę w takim razie do bzyka, ponieważ nikt tak nie zna piosenki zielone jak bzyku. On jest oczywiście mistrzem w tym, więc lecimy do niego. On gdzieś powinien być u siebie na chacie. Wydaje mi się, że tylko pytanie, czy on w tym ulu jeszcze nie, chyba w tamtym drugim po prostu będzie. Czekajcie, lecę do... Tak, jest tutaj, dobra, lądujemy. Halo! Dzień dobry. O, dzień dobry. Patrz, dzień dobry, jak płynnie wleciałem. Widziałem to właśnie, idealnie do mojego domu. A co się tutaj sprowadza, mój drogi? No, sprowadza mnie do ciebie to, na co się umówiliśmy, czyli pułapka na złodzieja. A, dobrze, dobrze, pamiętam sprawę. Jasne, słuchaj, wiesz co, akurat idealnie się składa, bo wiesz, szedłem sobie dzisiaj rano, znaczy, no tak w sumie było już popołudnie, no. I słuchaj, wiesz co się stało? Ja zobaczyłem, ale nie mów tego nikomu, patrz na ręce. O kurde, jaki to jest rarytasowy przedmiot teraz. Ale nie, ale żeby nie było, to nie tak, że ja jestem jakiś złodziej czy coś z tych rzeczy. No nie, ja to znalazłem leżące na ramce, nie na ziemi. Ale nie, właśnie bardzo dobrze, miałem się ciebie pytać, czy masz gdzieś jakiś jeden, ci się nie ostał. Bo ja właśnie się na to przygotowałem, mam ramkę i ja chcę zrobić pułapkę na złodzieja właśnie tak, że dam właśnie tam zielone. I to właśnie idealnie powinno go podkusić, tylko pytanie w którym miejscu. Ej, możemy to zrobić, kurde, tylko czekaj, pułapka na złodzieja. Do ziomka, który nam okradł największą ilość zielone, więc wiesz tak. Co? Powiedz mi, jakie ty masz przedmioty na pułapkę i co byś chciał naprawdę no patrz, zrobić? Mam takie rzeczy. Ulala! Potężne i nadzielone. No dobra, no, czyli no to co wiem, mi co dać. Będziemy chyba robić. To może będziemy robić taką pułapkę typu taką. No, ja właśnie tak myślę, nie? Żeby zrobić, że ktoś zabierze zielone i wtedy się otworzy, pod nim zapadnie tak, i on tak, wpada tak, do tak. środka. I w środku dobra. Najlepiej byłoby dać pajęczyny, tylko ja pajęczyn nie mam, by trzeba było zdobyć. Ja nie mam kilofa z jedwabnym dotykiem, ale myślę, że możemy coś wykombinować. Dobra, no to znajdźmy miejsce. Najpierw miejsce, najważniejsza rzecz, czyli gdzie mamy tą pułapkę postawić, żeby ten złodziej tak. się zobaczył to zielone i w to wpadł. Wiesz co? Ja myślałem, żeby to było miejsce, gdzie te zielone bardzo często urzęduje, gdzie bardzo często jest wymieniane. No właśnie to... myślałem, albo może przed sklepem Paliona, bo Palion wydaje się, że ma dużo kasy, albo może przed sklepem budowniczym Emilii, bo tam są takie niemieckie ceny, no w sumie do zielonego tam musi być. No, może tak powiedzieć. Nie, to moim zdaniem to powinno być najbardziej uczęszczane miejsce, takie przez które na pewno przejdzie osoba i na pewno zauważy. Właśnie ja bym, szczerze, ja bym tu. Tutaj, no. No, patrz, no, i na przykład ciebie, zrobić. Na targu. Patrz. Albo tutaj, dobra! Na tym, na drzewie dać, nie? Nie! I tu dajemy coś takiego. I ktoś to zobaczy, jak on może to zabierze, być. To tu się pod nim otwiera, nie? Może być, tylko wiesz, jaki jest problem, że to jest dosyć otwarty teren. I nie wiem, czy to nie trzeba by było zrobić w jakimś takim tunelu. Ajajaj, masz rację. Bo nie? Ja tu nie zrobię tych tłoków tak, żeby one się otworzyły, żeby tak, ich nie było widać. One musiały być takie mega wielkie. Ajajaj, masz rację, tu czekaj, ciężko. Tak, ale zaraz znajdziemy jakieś no miejsce. No to chyba, pomyślmy. Że robimy tu w tunelu. Tym. Tutaj, w tym? Ale to też ciężko. Albo to... zobaczmy jeszcze, przejdźmy się po Palionowie, może jest jakiś dobra. Taki tunel, gdzie moglibyśmy zrobić no właśnie to. Nie wiem, szczerze. To Kurde, musi trudno, też być... nie? No, czekaj, wylecę do góry, zobaczę z góry, jak to wygląda. Gdzieś na środku, może... Najlepiej jakby to było, wiesz co, najlepiej jakby to było takie wąskie przejście. Takie tak, bardzo... takie jeden na jeden, nie? Tak, i takie długie. Jeden Kurde, na dwa, myślę. Dokładnie, no ale tak. No, takie... No, na postać korytarz. Tylko. Korytarz, tak. Myślmy tutaj? Nie, tutaj nie, tutaj... Gdzie jesteś? Patrz, a tutaj, w tej kopalni, tutaj przy kopalni. Dobra. A jakby właśnie. Patrz, o tej kopalni to moim zdaniem to już wszyscy zapomnieli, widzisz to? Tak, ona już jest nieaktywna, bo tam pod tym przecież wyleciał zamek, nie? Ona została zamknięta. No to patrz, to robimy coś takiego. Robimy to tutaj? Tak, ej! Tak. Ej, ale łebski! Ty, dobra. Czekaj, potrzebujemy tu bloku. Dębowe płotki, weźmy tak z... Dobra, ja czekaj, idę po płotki, idę po... No, idę nie po płotki, jakikolwiek blok, bo tu musimy to zamurować, wiesz? Tak, żeby nie było nie tego widać. Płotkami, albo dobra, bo pistony faktycznie. No. Musimy to zrobić tak, żeby właśnie te płotki jakoś ukryć. I półpłytki też potrzebujemy, dębowe, możesz też ogarnąć. Tak, wiesz co, ja wezmę po prostu dębowe drewno i chyba porobimy tutaj, bo tak będzie najłatwiej. No najwięcej tego drewna. Tak, dobra. Lecimy. Dobra, ja tutaj już jestem prawie, że tak powiem,
Tu trzeba wdrążyć taką dziurę fajną. Ale to będzie dobra pułapka, ja mam nadzieję, że ktoś się złapie tam, na to. Mówię ci, że tam pod palionowem jest, że tak powiem, not colorful, ale jest to bardzo to rozwalić. Nie bardzo, patrz, tutaj robię teraz, tu są tłoki. Okej. Przecież nie potrzebujemy tak dużo, bo to jest na jeden, to z jednej strony wystarczyło. Tylko z jednej strony, no. Ale to możemy zrobić, patrz, to zróbmy... No dobra, nie było podejrzane, trzeba chyba z dwóch stron zrobić. Kurczę... może być z jednej strony, tylko... O kurczę, wpadłem sobie tu. O co chodzi? Jak jest problem? No nie, może być z jednej strony, już nie ma problemu. Niech jest tak w takim razie, czyli z tej strony nie musi tego być, tylko z tej musi być. No i teraz tu trzeba zrobić, że tak powiem, dojście na ten... Na pistony, w sensie, żeby to działało. Więc robimy coś takiego. I teraz, czekaj, muszę stąd wyjść jakoś. Zamurowałeś. Patrz, ja to troszeczkę tak. Ale tu właśnie te płotki nie mogą być, bo tu. Bo widać będzie. No. Ja wiem, o co ci chodzi. Będzie widać. Bo te płotki, ktoś to wejdzie, to będzie zbyt podejrzane, nie? Tak. Czekaj, ale muszę stąd. Jak stąd wyjść? Nie. Tu wyjdę, tędy, dobra, mam. Widzę, widać te tłoki, no. Musimy, właśnie, tak, tu i najlepiej jakbyś na to jeszcze dał jedne półpłytki, a tutaj w tym miejscu, tu musi być jakby całkiem, jakby jeszcze wyżej to musi być zrobione, czekaj. To jedno wyżej? Tutaj cały, no, takie dwa bloki do góry. O, dokładnie. I tutaj na dole. Realnie. Tu na dole, czekaj, teraz musimy zrobić taktycznie, musisz tutaj mi pomóc z tym, bo patrz. Tutaj jest ta ramka i tu jest zielone w tym. I teraz czekaj, ja muszę zobaczyć, kiedy to, że tak powiem, sprawia, że jest aktywne, a kiedy... Tak, dobra, tylko czekaj, muszę się tutaj dostać odpowiednio do tego. Dobra, coś... W ogóle coś... bym troszeczkę to przekopał, czekaj, o, ja tutaj będę, o, tutaj to widzę, z tej strony. Dobra, weź, zabierz tą... To zielone. No. Uwaga, zabieram. Dobra, nic nie zmieniło to, dobra, czyli chyba muszę zrobić pochodnie. Tutaj. Z tymi, o nie, to jest mega trudne z tymi pochodniami. A weź teraz, włóż tam zielone, jest włożone? Ja chwila, ja to się przekopuję, się ma, żeby było łatwiej trochę. Dobra, okay. idę. Uwaga, cyk, jest zielone włożone, czekaj, nie, teraz. Dobra, nic to nie zmienia, okej, okay, czyli tutaj to, czyli już wiem, jak to musi działać, okej. Okay. Czyli... Jaki ty jesteś redstone'owy chłopak w ogóle, ty wiesz, jak taki ciężki, bo to... Dobra, to i teraz, włączyć. Teraz daj. Chwila, wyłączam to. No i teraz... Włączam. Czekaj. Włączam. Pyk. Czekaj, pyk. Muszę tutaj dać repeater, dobra, no teraz. Dobra, jeszcze raz, czekaj, uwaga, włączam to. Dobra, i działa. Włączam, naprawdę działa? Nie wierzę w to, aż chcę w tą pułapkę wpaść, zaraz zobaczymy. Dobra, a on musi być tak wysoko, ja cię kręcę, jak on jest wysoko ten mechanizm. No musi tak być. Oha, bo on dotyka tego zielonego. Tak, i z tej strony teraz to musimy zrobić właśnie, zamurować to całe tymi półpłytkami. A może jakby to zielone o jedno niżej, a nie wiem, dobra, w sumie. Nie, bo to wtedy już nie będzie widoczne. Zamuruj to całe tak tymi półpłytkami, żeby tego nie było widać. Po prostu. Okej, dobra. No ja w sumie mam pełne bloki, tylko wiesz co, to będzie się jeszcze bardziej podejrzane. Dobra, ale nikt na to nie zwróci uwagi, jak wejdzie od drugiej strony. No racja, nie? racja. Wiesz, może można też napisać, że to jakaś konstrukcja jest czy coś. Tak. Okej, dobra. Coś takiego. Dobra. A i teraz tutaj. Czekaj, bo to musi. Aha, tylko czekaj, bo tam nie ma zielonego teraz włożonego, nie? Nie, uwaga, czekaj, dobra, włożę. Włóż, no, żebyśmy zobaczyli, czy... Siup, jest włożone, o! Okej, okay, jest włożone. I teraz patrz, możesz przetestować to, zabierz to zielone. Dobra, jestem złodziejem. Zielony! O. Czekaj, co jest grane? Czekaj. Coś tu chyba, to jest mechanizm, oj... Czekaj, jak to nie działa? Czekaj, czemu to się dalej pali? A obróciłeś to zielone? Nie. To ma być obrócone, bo ja wiem, że da się taki mechanizm na obrócone co tak, zrobić, ale nie, czekaj. Powiedz mi, kiedy mam włączyć, a kiedy wyłączyć to zielone, kiedy mam jedno. A, dobra, bo tu jest... Nie, no co tu zasila to dalej? A zobacz, czy nie ma jakiegoś redstone... Na... Czekaj, tu się jakaś... A, tu się zegar nam zrobił, dobra, rozumiem. Dobra. Zobacz, okej, pięknie. Dobra, teraz będzie to działało. Teraz jest włączone zielone. Czekaj, jeszcze nie, bo tutaj dobra, zabrałem bloczek jeden. Okej. Okay. Dobra. O, dobra, będzie działać, coś czuję. Dobra, teraz działa. Dobra, teraz jak zabierzesz, to wpadniesz. Jestem złodziejem! Zielony! No, jest. I tu teraz trzeba zrobić miejsce, do którego ten ktoś wpadnie. Dobra, fajnie, tylko żeby nie rozwalić tego mechanizmu, to jest najgorsze. To prawda. Poczekaj, ale na nusie. Zróbmy tak. Czy chcesz tutaj po prostu postawić lawę, czy może coś bardziej skomplikowanego, bo można by się... Nie, właśnie ja bym nie chciał tej osoby zabijać, ja bym chciał ją złapać tak, żeby ona tutaj zastygła. Na gorącym uczynku, dokładnie. No, to by była petarda, nie? Więc jak tutaj, czekaj, gdzie to się wpadnie? Tutaj się wpadnie. No to stary obsydian, Imo, nie?
Dobra, idę po obsydian, bo w sumie się nie przygotowałem. Mam, na pewno mam w domku, tylko muszę, że tak powiem, wziąć. Daj mi sekundę i lecimy. Dobra, dobra, dobra. I może jakaś kraty, albo w sumie może lepiej, nie? Nawet nie mam pojęcia, czy kraty tam dawać. Nie, moim zdaniem obsydian wystarczy. Też go nie dużo potrzebujemy, bo tak naprawdę tylko potrzebujemy go, no tak, żeby zabudować tutaj. Także jak ktoś wpadnie, to żeby on tutaj po prostu nie uciekł z tego. Dobra, tak ja nie wiem, czy wystarczy, bo mi zostało moje ostatnie, to jest 43, mam. Wrzucam na luzie, na luzie, na luzie, no daj. Op, tyle. Dobra, i teraz tak, patrz, robię czekaj, tak, co? Tak, tak. Tutaj jest dirt. Okej. Okay. I tutaj teraz... Ojoj. Chyba nie. Źle postawiłem sobie jednego. Trzeba rozwalić! Dobra. Coś takiego. O, dobre, dobra, dobra klatka. Tak, i tutaj na dole, o, coś takiego. Chociaż to, może dam o jedno niżej, żeby nikt nie wyskoczył w żaden sposób tutaj. No, może tak być. I tak tego, nawet może o jeszcze jedno niżej bym powiedział, bo przecież mamy chyba... Jest... Dobra. Oj, uważaj. Mamy wystarczającą ilość tego obsydianu. Ile jeszcze zostało? No mogę, no. Jest dosyć, to zróbmy dosyć tak, o dwa niżej, bo w sumie jakby to był jakiś skoczek, czy nie wiadomo ta, co. Tak, jakiś, albo perłę bym miał, to najgorzej. O, a właśnie, a jakby to w ogóle zrobić, żeby jakiś alarm... Nie, no, alarmu się chyba nie da zrobić, ale nie, da się, dałoby się zrobić alarm z notebloków. Na no dałoby się, ale... To jest takie to było takie kombinowanie. Ja dobra, liczę na to, że ktoś, kto to jakby okradnie, że wiesz, że nie będzie widział, że tutaj jakby to jest, wiesz o co chodzi? Dobra. Okay, nie to, zielone. No wiem, ja tylko sprawdzałem, czy działa. O, mam zielone. Dobra. Op. Dobra, ej, jest. Zrobione. I mamy, dobra. Tylko wiesz co jest najgorsze? Patrz, ja bym tutaj chyba dał mech. O, żeby było bardziej podejrzane, żeby, bo to no, w sumie... Tak. Chociaż najlepiej to by to było dać w ogóle piaskowiec. Czemu? A, żeby niby... No, żeby dobra, się dobra. Zlało z tym, tylko... Co? Ja za bardzo piaskowca nie mam, ale czekaj. Możemy podwalić z dróżki. No właśnie, też o tym pomyślałem. Zrobię to, i tak nikt nie zauważy. Tylko w jakimś takim miejscu, w którym... Dobra, którym... tutaj, na pszczołach, no trudno, jest jak jest, dobra, cyk. No dobra. Ja... Zbiorę, to jest 8 piasku, to nie jest dużo, tylko... Ale dobra. Nie, tylko dwa potrzebujemy. Tak, dobra, pyk. Czekaj, ja tu wskoczę jeszcze, tylko zabezpieczę rzeczy. Przedmioty, tak, żeby nikt nie wyszedł. Siup, dobra, elegancko, dobra. Pyk, dobra, jest, działa. No i jest, i działające, uwaga, i teraz chcesz to przetestować? Teraz ty sprawdzasz. Ja nie, ja już nie chcę, dobra. Nie chcę, uwaga, jest złodziej. Biorę zielone i ogrywam! Ej, dobra, nie, faktycznie, dobra, to trzeba zmienić. To trzeba zmienić. Ale ty jesteś łeb, no. Dobra, to wiesz co, to w ogóle, ja bym w ogóle, nie, bo to nie trzeba aż tak zmieniać, to wystarczy. Tak, coś takiego, no, ważne, żeby nie wskoczyć na bok. No, ale żeś tym teraz nie, dobra, jakby tak zrobił złodziej. No, to by nas ograł tak... równo, nie? Dobra, i teraz być. Tu jest coś takiego. Tutaj na górze jeszcze by się przydało to zamurować blokiem jednym. Mam. O, dobra. No i teraz zielone, nie da się uciec, wpadasz do środka. I najlepiej spadamy. Jakby to, kurczę, jeszcze się zamykało potem. Zanim. Ale to tak się, to by było mega skomplikowane. Czekaj, no, ale właśnie myślę, jak to by trzeba było zrobić. No nie da rady, bo nie ma co zasilić. To jest taki mechanik, jak... Znaczy dałoby się, ale ciężko. Dobra, dobra, nieważne, a jak się mamy nauczyć? To. Do jakiej szkoły trzeba pójść, żeby się takich mechanizmów nauczyć? Bo to jest naprawdę niesamowite. Zyku, trzeba po prostu dużo grać w Minecraft. Nie, ja przyznam szczerze, że po prostu wiele razy jakby oglądałem filmiki, poradniki na YouTubie, jak robić jakieś mechanizmy. I TikToki! I TikToki, ale nie, to jest po prostu, wiesz co, to już jest jakiś system taki, jeśli chodzi o robienie tych... Że potem już umiesz, nie? Tak, no, jak wiesz jak to działa, to później się bawisz tym już, nie? Dobra, no powiem tak, pułapka w miarę w porządku, jak ja bym był złodziejem, to bym się na to nabrał bez kitu. No, to prawda. To jest, tył jest... trochę no, ale... coś tu nie pasuje. To prawda, ale patrz, zaraz już tutaj mamy pochodnie. No, pochodnie. Coś tak było dodać. Jakoś to, no właśnie, coś takiego. No, stary, pomyślałbyś, że to ma z tym związek? Nie, szczerze, jak ja bym był złodziejem, to bym nawet na to nie patrzał, to bym po prostu wziął, o, zielone! No właśnie, jak się kradnie, to szybko, nie? A nie zastanawiasz. Szybko, żeby nikt nie widział, wiesz, bierzemy i uciekamy, cyk, uciekamy i niara. Można by było, ej, bo ty miałeś więcej tych pistonów, nie? Wiesz, co by można było zrobić, żeby ziomek nie uciekł, to, wiesz, bo może on chce szybką, wiesz, kurde. I to jest zamknięcie od o, razu. O kurde, czekaj, mam, no to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, to wiesz co się dało zrobić. Tutaj i w tym miejscu. Mhm, dokładnie, tutaj. Albo... Tylko, że tu już jest obsydian. Kurczę, no jest obsydian, to nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego. Ale dobry plan. No, był. Plan był dobry, to ciekawy był zamysł, żeby wykonanie tak było naprawdę prawie to zrobiliśmy. No cóż, tylko, to trudno. Ale wiesz co, ale wydaje i tak mi się, jest dobra. No bo jakby... I żeby zabrać to i tak ktoś musi tutaj stanąć, że tak powiem, bo stąd chyba tego by nie zabrał. Dobra, nieważne stary, działa. Zobaczymy, czy ktoś się w to złapie. A mam nadzieję, mi, że... A według ciebie, a nie, według ciebie, kto jest tym złodziejem, tak koniec końców? Szczerze? Jakie masz podejrzenia? Szczerze myślę, że ty. Co? Nie, no żartuję. Nie, szczerze? No, kurczę, nie wiem szczerze, no bo to dopiero wyszło tak naprawdę dzisiaj, nie?
ciężko wysunąć jakąkolwiek konkluzję, no. I ja też nie chcę przyjaciela oskarżać, bo nie wiadomo, kto to w sumie no, jest. No, dokładnie, więc nie ma co, trzeba, wiesz, trzeba powoli do przodu. Masz rację, nie wiadomo, kto to. Tego złodziejaszka, tak, to po prostu piąteczkę zbijemy. To już będzie dzicz. No, dobrze, to dziękuję ci, Bzyku, za pomoc tutaj, prawda, z tym... Przyjemność z tym, po mojej stronie. Z tym, prawda, cudowną pułapką. Mam nadzieję, że się w to złapie prawdziwy złodziej, a ja dziękuję wam, widzowie, za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro, elo! Iu!